Kiedy w końcu doczekamy się ministra od spraw koloryzacji dachów? Mam nadzieję, że ta paląca sprawa, na rozwiązanie której czekają miliony Polek i Polaków, zostanie w końcu załatwiona. Napisałem już do odpowiednich osób, ale niestety do dzisiaj w tej sprawie nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. I nie mam pojęcia dlaczego. Jakie ładne intro sam je projektowałeś? Chodzi oczywiście o to, Niestety nie mam takich zdolności, żeby tworzyć takie wejściówki, całość ściągnąłem z pewnego portalu za opłatą, edytowałem to za pomocą programu Adobe After Effects, no i wkleiłem tam tylko logo, które sam zaprojektowałem. Od jak dawna popierasz Korwina? Na jakie partię osoby głosowałeś? To nie jest tak i nigdy nie było, że popierałem Janusza Korwina Mikke. Popierałem zawsze i popieram wolnościowe i wolnorynkowe ugrupowanie, jakim jest Partia Korwin. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku głosowałem na platformę obywatelską. Pewnie jak większość ludzi wtedy oddając głos na APO, miałem nadzieję, że będą realizować swoje wolnościowe i wolnorynkowe postulaty. Jak było, dobrze wiemy, nie zrealizowali prawie że nic. Więc 4 lata później zagłosowałem na ruch Palikota, mając nadzieję, że oni będą realizować te same postulaty, które realizować miała Platforma Obywatelska. Skończyło się to tak, że ruch Palikota, po dostaniu się do Sejmu, zajął się zdejmowaniem krzyża z sali plenarnej, więc bardzo się na nich zawiodłem i Postanowiłem w następnych wyborach oddać głos na kogoś innego. W 2015 roku zagłosowałem na partię Korwin, a dokładniej na pana Macieja Różańskiego. W 2019 roku zagłosowałem, jak dobrze wiecie, na Konfederację i na pana Artura Dziambora. Pytanie, jeden z wielu, jesteś narodowcem? Nie jestem narodowcem i już wielokrotnie mówiłem, dlaczego na przykład nie zagłosuję nigdy na ruch narodowy. Ktoś może mi zarzucić, że przecież głosuję na konfederację, gdzie są narodowcy. No i przecież głosowałem na Krzysztofa Bosaka. Głosowałem na konfederację tylko dlatego, bo nie widziałem innej alternatywy. Nie byłem zwolennikiem tego, żeby partia Korwin szła do wyborów razem z Grzegorzem Braunem i z narodowcami. Wydawało mi się, że partia Korwin dałaby sobie radę sama. Głosowałem na konfederację dlatego, żeby po prostu kilku wolnościowców Zostało w tym Sejmie no i na szczęście się udało. Z panem Krzysztofem Bosakiem sytuacja jest bardzo podobna: to znaczy, nie wszystkie jego poglądy mi się podobają, ale był to kandydat Konfederacji. Więc głosując na niego, wspierałem również Konfederację i wspierałem dzięki temu też wolnościowców i wolnorynkowców, którzy są członkami Konfederacji. Określasz się jako prawica, lewica, centrum, najbliższa partia, która więcej niż w 70%. Pasuje z twoimi poglądami. Czy jesteś za skrajnie prawicowymi postulatami Bosaka? Zakaz aborcji, prawo oparte o religię, polexit. Uznawanie jedynie różnopłciowych związków? Na te dwa pytania odpowiem w ten sposób. Najbliżej moich poglądów jest partia Korwin. Jeśli chodzi o skrajne postulaty, czy to Krzysztofa Bosaka, czy kogoś z lewicy, to jestem zdecydowanie przeciw skrajnym postulatom, ale takim światopoglądowym. Tutaj bym powiedział, że jestem, jeśli chodzi o światopogląd, bardziej w centrum, ale jeśli chodzi o gospodarkę, to jestem zdecydowanie na prawo. Dlaczego ustawy wydają ludzie, którzy nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej? Bo bo nie trzeba spełniać prawie żadnych wymogów, żeby zostać posłem, wystarczy tak naprawdę ukończyć 21 lat. Każdy, kto jeszcze chwilę wcześniej ukończył szkołę średnią, mieszka jeszcze z rodzicami no i nie ma praktycznie żadnego doświadczenia zawodowego, może zostać w naszym kraju posłem. Dodatkowo wyborcy głosują na partię, a nie na danego kandydata. Zawsze mnie to dziwi, że ludzie nie są ciekawi, na kogo oddają swój głos, bo w końcu ta osoba będzie decydować o ich przyszłości. Macie w pogardzie własność, wolność. Pracę Polaków, ponieważ większość z Was w życiu z uczciwej pracy się nie utrzymywała, ponieważ większość z Was żyje od żłobka do nagrobka na państwowym, ponieważ większość z Was nie orała dosłownie albo w przenośni w swoim życiu, dlatego tak lekko przychodzi Wam urzędasom lokalnym, regionalnym i warszawskim stołecznym, wyrzucanie do śmieci dorobku pokoleń i jeszcze upokarzanie do tego ludzi, którzy po prostu ośmielają się być u siebie na swoim, kontynuując tradycję ojców-dziadów. Hańba wam. Czy tylko ja mam nadzieję, że do wiosny będzie chociaż namiastka normalności? Według mnie musimy poczekać do końca sezonu grypy, czyli jakoś do kwietnia. Potem wszystko będzie zależeć od rządu. Czyli w sumie nie wiadomo, jak będzie. No to nie prościej stawki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyrównać do komandytowych, czemu zawsze muszą wszystkich dodatkowo obciążać. Bo łatwiej jest wprowadzać nowe podatki czy podwyżki i sprawiać, żeby w budżecie państwa znalazło się więcej pieniędzy niż na przykład deregulować i obniżać podatki. Wtedy trzeba znaleźć na to pieniądze w budżecie, a to nie jest już takie proste. Oglądasz całe posiedzenia, żeby zrobić skrót, jak tak to podziwiam. Gdybym oglądał każde posiedzenie Sejmu, sekunda po sekundzie, to ręczę wam, że już dawno bym oszalał. Najpierw sprawdzam, jakie ustawy były omawiane, potem wybieram te według mnie najważniejsze i wtedy oglądam wszystkie wypowiedzi posłów na temat tej konkretnej ustawy. Jeśli wypowiedzi posłów są dłuższe, no to wtedy je sobie przewijam, co powiedzmy 5 czy 10 sekund. Mam takie pytanie: co sądzisz o obywatelu DC? Czy uważasz go za inteligentnego twórcę, czy za zwykłego Hama? Samemu zgadzam się z częścią jego poglądów, jednak nie znoszę, jego sposobu ich przedstawiania, dehumanizacja i obrażanie wyborców, pis, przekleństwa, blokowanie i zwyzywanie osób o odmiennych poglądach. To, że ktoś jest hamem, nie oznacza od razu, że nie jest inteligentny. Nie powiem, miałem kilka spięć z, z obywatelem DC, ale jakoś tak się złożyło, że jeszcze mnie nie zbanował. Ogólnie powiedziałbym, że jest to inteligentny ham który twardo stawia na swoim. Oczywiście, jeśli tylko ma dobry humor i naprawdę mu się chce, to potrafi mocnymi argumentami obronić swoje poglądy, ale niestety często nie ma takiego dobrego humoru, nie chce mu się i woli kogoś wyzwać, zbanować i mieć temat z głowy. Nie mogę słuchać tych wiecznych licytacji, za czyich rządów było gorzej, ile można w ten sposób prowadzić politykę. W przyszłym roku minie 20 lat od momentu powstania Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Taka polityka jest prowadzona przez ostatnie 20 lat. No i niestety nie widać, żeby to miało się zmienić. 25 września 2015 roku. Pamiętacie Państwo, co się działo tego dnia? Wniosek o Trybunał Stanu dla pana Zbigniewa Ziobro. Większość, którą trzeba było wtedy zdobyć, to było 276 głosów, a zagłosowało 271. Nieobecni. Andrzej Biernat, Ewa Kopacz, Piotr Tomański, Leszek Blanik, Cezary Kucharski, Irena Tomaszak, Zesiuk, Marek Hock, Radosław Sikorski, Norbert Wojnarowski. Dziewięciu członków Platformy Obywatelskiej zabrakło na sali, nie wypełnili swojego obowiązku poselskiego, zabrakło pięciu głosów, żeby postawić Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu i rozliczyć wszystko to złe co dotychczas zrobił. O PSL-u koalicyjnym nie wspominam, tam było jeszcze gorzej, nawet był jeden, jeden poseł, który zagłosował, zagłosował za tym, żeby się odczepić od Pana Zbigniewa jakie macie dzisiaj, jaką macie dziś, Jakie macie dziś moralne prawo, żeby wystawiać wniosek, który jest z góry skazany na porażkę polityczną, bo przecież większość jest po tej stronie, ale to dzięki wam przez Was, przez nieobecność tej dziewiątki. Pan Zbigniew Ziobro przez ostatnie lata jest ministrem i prokuratorem generalnym. To jest wasza sprawka. Sobie podziękujcie. Ten wniosek dzisiejszy jest absurdalny z waszej strony jest typowo polityczny, jest biciem piany. Teraz tutaj, szanowni państwo, prokuratura od pięciu lat wasza, trybunał konstytucyjny wasz. Nawet wstawiliście tam komunistycznego prokuratora i posłankę, która zajmowała się właściwie hejtem tylko w swojej publicznej działalności. Sąd Najwyższy też już praktycznie przejęliście. Jeżeli macie wszystkie te mechanizmy, macie takiego genialnego ministra sprawiedliwości, dlaczego Platforma Obywatelska siedzi tutaj, a nie na białą Łęce? Przecież wyście szli do wyborów mówiąc, że wy tych wszystkich złodziei rozliczycie, wy ich wszystkich powsadzacie. Gdzie oni siedzą? Dlaczego nie, dlaczego nie w więzieniach? Gdzie siedzi mafia watowska, którą no, przecież, przecież ścigacie i wszystkim opowiadacie, dziękuję jak to żeście ją zwalczyli. I to wszystko w dzisiejszym QA. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie je zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.